Jeśli patrzysz w ciemność, widzisz ciemność. Jak chcesz zobaczyć światło w ciemności? Światło widzisz wtedy, kiedy patrzysz w światło. Jeśli wydaje ci się, że dookoła jest tylko żółć i wszystko jest negatywne, to czy to czasem nie ty też produkujesz tę żółć, albo dlaczego koncentrujesz się właśnie na tych rzeczach? Dlaczego na nie patrzysz? Poza tym, jeśli patrzysz w ciemność, to ciemność patrzy też na ciebie. Zapraszam. Cześć, ja jestem Sandra, a wy oglądacie kanał o wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych i nie tylko. I dziś porozmawiamy sobie o tym nie tylko znowu. I będzie to nagranie z serii Okiem Poliglotki. Postanowiłam zrobić to nagranie dlatego, że jak na pewno zauważyliście to, na pewno nie umknęło to waszej uwadze, że ze wszystkich stron jesteśmy straszeni różnymi rzeczami. I ja już mam tego dość, mimo że ja się totalnie od tego odcinam, co chwilę to widzę. I to już nie jest kwestia informowania i zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Poza tym widzę też powielane przez cały czas fałszywe informacje. I teraz na bazie tego, co wam powiem, możecie pomyśleć, że jestem jakimś agentem, czyjś agentem, albo że ktoś mnie sponsoruje. Oczywiście nie musicie się ze mną zgadzać, ja wam przedstawię mój punkt widzenia, moje zdanie, moją rację, aczkolwiek ja nie wiem, czy ja mam rację, ja tylko wam powiem, jak ja to widzę. Jeśli chodzi o sponsora, to oczywiście nie ma, aczkolwiek bluzę to dostałam od Jakuba Mościckiego. I jak widać, inflacja 2022, jeśli nie możesz z czymś wygrać, to lepiej się z tym zaprzyjaźnić. Szczerze mówiąc, nie wiem, czemu dostałam tę bluzę, czy tam jest w środku jakiś posłuch, czy coś takiego. Na wszelki wypadek trzymam ją w mikrofalutce. Zanim zacznę, chciałabym was jeszcze poprosić o to, aby wysłuchać do końca. Żeby nie komentować czegoś, dopóki nie wysłuchacie do końca. Ok? Więc zaczynamy. Jedną z takich rzeczy, które cały czas widzę, jest to, że oczywiście Światowe Forum Ekonomiczne tutaj czyha na nasz dobrobyt i pragnie nas wszystkich uwięzić. Ja teraz nie mówię, że to nie jest prawda, ale jest tutaj kilka takich kwestii, które naprawdę są zupełnie wyrywane z kontekstu i nie są prawdą. Na przykład słynne zdanie, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, jest uważane za agendę Światowego Forum Ekonomicznego. Ale jeśli prześledzicie to wszystko, to zobaczycie, że to nie jest agenda. To zdanie pojawiło się w tekście fikcyjnym pewnej Szwedki, członkini parlamentu chyba, czy dziennikarki, nie pamiętam, to nie jest takie ważne, która opublikowała takie fikcyjne opowiadanie z fikcyjnymi bohaterami, które ma miejsce ileś tam lat w przyszłości i to była jej predykcja, że nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Dlatego, że wszystko jest na abonament, tak? My mamy abonament na Netflixa, na Spotify i widać ten trend, tych abonamentów jest coraz więcej. Widać też to chociażby po wszystkich ludziach, którzy kiedyś sprzedawali kursy online, a teraz sprzedają abonament na platformę, tak? Czyli co miesiąc tam się płaci jakąś opłatę, aby mieć do tego dostęp. Jest taki trend, więc nie trudno jest przewidzieć, że będzie tych abonamentów więcej, że ludzie nie będą naprawdę nic mieć na własność, ale będą z tego powodu zadowoleni, tak? Ja szczerze mówiąc też jestem zadowolona z tego powodu, że mogę mieć subskrypcję na jakiś serwis z filmami i nie muszę trzymać tych wszystkich płyt w domu. Tak samo jest z muzyką. Także dla mnie to osobiście zawsze było dużym ułatwieniem i tyle. Nie trudno jest więc taką predykcję zrobić. To nie jest agenda, to była predykcja. Natomiast Światowe Forum Ekonomiczne to trochę podchwyciło i oni opublikowali na Facebooku bodajże swojego czasu taki spot reklamowy na temat przyszłości i zamieścili to również w tym spocie, czyli nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, ale było to jako predykcja, co my myślimy, że będzie w przyszłości. To samo dotyczy jedzenia robaków. To nie jest tak, że oni chcą, żeby wszyscy ludzie jedli robaki, tylko jest to predykcja,
że dużo ludzi będzie to robić, a będą to robić dlatego, że po pierwsze uwierzą, że to jest zdrowe, po drugie uwierzą, że to jest dobre dla środowiska. Nie będę teraz wchodzić w ten temat, bo to jest jeszcze zupełnie inna kwestia, na zupełnie inne nagranie. Więc wielu ludzi będzie sobie jadło te robaki i faktycznie będą z tym szczęśliwi, ale nikt nie mówi, że wszyscy ludzie zostaną zmuszeni do tego, aby jeść robaki. Kolejna kwestia, którą bardzo często się wyciąga, to są słowa Harariego, który mówi ponoć o ludziach useless eaters, czyli nieprzydatni zjadacze. I wiecie, ja sobie zadałam ten trud, bo ja też przyznawam szczerze, że nie lubię gościa, nie? Ale zadałam sobie ten trud i przesłuchałam kilka jego nagrań i on nic takiego o ludziach nie mówi. Czy słuchaliście w ogóle jego przemówień, na przykład ze Światowego Forum Ekonomicznego? Jeśli nie, to zróbcie. I zobaczycie wtedy, że on tam mówi o tym jako ostrzeżenie, że jeśli będziemy dalej iść w tym kierunku tak mocno, w kierunku sztucznej inteligencji i tak dalej, to ludzie staną się bezużyteczni. I oczywiście nie bezużyteczni dla swoich rodzin, dla swoich bliskich, ale bezużyteczni dla gospodarki. I o tym mówi. Nigdy nie powiedział, że ludzie są bezużytecznymi zjadaczami. Poza tym jedną z takich rzeczy, które promuje Światowe Forum Ekonomiczne, to podatek konsumpcyjny. Czyli im więcej konsumujesz, tym więcej płacisz podatku. Nie podatek dochodowy, który jest niesprawiedliwy i jest rozbojem w biały dzień, ale podatek konsumpcyjny. Więc ja uważam, że to jest bardzo sprawiedliwe, bo jeśli ktoś konsumuje więcej, lata prywatnym odrzutowcem, w ogóle dużo rzeczy kupuje, które są produkowane w fabrykach, które jak wiadomo szkodzą środowisku, no to powinien więcej tego podatku płacić niż ktoś, kto mało konsumuje. Ja na przykład bardzo mało konsumuję i mnie się ten pomysł podoba. Uważam, że jest zdecydowanie bardziej sprawiedliwy, bo im ktoś więcej konsumuje, tym znaczy też, że ma więcej pieniędzy. A jeśli ma dużo pieniędzy, ale nie konsumuje i żyje w bardzo prosty sposób, no to też nie napędza tego wszystkiego, tych wszystkich toksycznych rzeczy, więc też dlaczego miałby płacić z tego tytułu jakiś podatek? Dlatego, że ma zapłacić karę za to, że umie dużo zarabiać? No nie. Dlatego uważam, że ten ich pomysł na podatek konsumpcyjny jest całkiem fajny. Tyle, jeśli chodzi o Światowe Forum Ekonomiczne i to całe straszenie wszystkich dookoła. Ja wiem, wy mi teraz powiecie, bo ty nic nie wiesz, bo ty nie czytałaś tego, bo ty nie widziałaś tego. Ja czytałam i widziałam wszystko, co możecie sobie tylko wyobrazić. Naprawdę, wierzcie mi. Nie oglądałaś Upadku Kabały? Oglądałam. Okej? Okay? Od pierwszego odcinka do ostatniego plus wszystkie sequele. Okej? Okay? Bo ty nie oglądałaś jakiegoś tam kanału i jakiejś tam teorii. Wszystko słyszałam, wszystko czytałam, o wszystkim wiem. I to, o czym teraz mówię, to są wnioski, do których doszłam po zapoznaniu się właśnie ze wszystkim. Bardzo dużo się też mówiło o tym nowym wale i ja na to się też dałam nabrać. I to nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, na to też się dałam nabrać kilka miesięcy temu, tak? I też mi się wydawało, że ten nowy wał, to straszne rzeczy będą. Natomiast prawda jest taka, że ja w tej chwili płacę o wiele mniej podatku niż płaciłam wcześniej. I ja jestem jednym z tych beneficjentów tego nowego czegoś tam. I super. Ja nie mam im nic do zarzucenia. Mogę wręcz powiedzieć, że kocham nasz system podatkowy, bo w żadnym innym kraju nie mogłabym płacić tak niskiego podatku, jak płacę w Polsce. I mimo, że nie lubię polityki, nie lubię tego rządu, to muszę przyznać, że to zrobili dobrze. Moja firma nie generuje żadnych kosztów. I stworzyli taki podatek dla ludzi, którzy właśnie nie muszą rozliczać kosztów. I jest to zdecydowanie niższy podatek, więc w to mnie graj. Czy to w jakiś sposób wpłynęło na mnie negatywnie, te wszystkie zmiany? Nie, absolutnie nie. Dlatego warto zawsze zachować spokój. Poza tym, wiecie, że najłatwiej jest kimś manipulować, a właściwie na tym polega manipulacja, że angażuje się czyjeś emocje. I przede wszystkim strach. Jeśli ktoś się boi, staje się bardzo agresywny. Staje się bardzo aktywny, nie tylko żeby uciec przed tym, czego się boi, ale też żeby to zwalczać. Zresztą to są słowa też Krishnamurtiego, a to był całkiem mądry gość. I tak naprawdę jest. Wyobraźcie sobie sytuację z jakimś dzikim zwierzęciem, które złapane w potrzask, jak się będzie zachowywać. Jak potulny kotek? No nie. Będzie bardzo agresywne.
I tak właśnie dzieje się również z ludźmi. Możecie to zaobserwować też u siebie, jeśli poświęcicie na to chwilę. Jeśli się boicie, będziecie agresywni. Dlatego robi się wszystko, aby ludzie się bali, aby bali się jak najwięcej rzeczy, aby byli jak najbardziej podzieleni, aby bali się jedni drugich, tak? I niektórzy na przykład boją się kościoła. Napisała do mnie taka dziewczyna kiedyś na Instagramie, że ona autentycznie boi się kościoła, a są ludzie, którzy autentycznie boją się na przykład ruchów LGBT. Są ludzie, którzy bardzo boją się obowiązku tego, który mieli niby wprowadzić kilka miesięcy temu do przyjmowania, wiadomo. I są ludzie, którzy bardzo boją się różnych zarazków i tych ludzi, którzy nie przyjęli, tak? I jest to specjalnie tak orkiestrowane. Ten strach powoduje, że ludzie stają się agresywni. I teraz powiedzcie mi szczerze, kiedy oglądacie te wszystkie rzeczy, które waszym zdaniem was informują, jak się czujecie z tym? Czy czujecie spokój, zaufanie do tego, co będzie? Czy czujecie pozytywne uczucia względem innych ludzi, czy może negatywne? Bo może myślicie sobie, tak, ludzie się powinni obudzić, bo to są debile, oni w dalszym ciągu śpią. Jeśli mówicie debile o jakichś ludziach, to niestety muszę wam powiedzieć, że to wyśpicie. Poza tym tłumaczyłam wam w filmie na temat mówienia, bardzo zachęcam do obejrzenia tego filmu, zostawię tutaj linka i również pod filmem, o czymś, co nazywa się obrazowanie. I kiedy ktoś chce coś osiągnąć, to przedstawia tę swoją wersję i w jego intencji jest to, aby jak najwięcej ludzi się o tym dowiedziało, aby jak najwięcej ludzi o tym mówiło i aby jak najwięcej ludzi odczuwało emocje z tym związane, nieważne czy pozytywne, czy negatywne, nieważne czy im się to podoba i chcą do tego dążyć, czy chcą to zwalczać. Ważne, żeby te emocje były i żeby energia płynęła na tą stronę. I to wtedy będzie się pomału, pomału realizować. Jedyne, co można zrobić, kiedy nie chce się do czegoś dopuścić, to po prostu nie zwracać na to uwagi. Jeśli się czegoś boimy, jeśli czegoś nienawidzimy, to będziemy mieć tego więcej. Jeśli czegoś bardzo nie chcemy, to prawie będziemy to mieć. Jeśli czegoś bardzo chcemy, to prawie nie będziemy tego mieć. I tak wyglądają prawa wszechświata. Tak po prostu się dzieje zawsze, żeby dać wam przykład. Powiedzmy, weganie bardzo by chcieli, żeby nikt nie jadł mięsa i oni chcą zmusić innych ludzi. Nie wszyscy oczywiście, ale są tacy, którzy chcą, tak? I oni chcą zmusić wszystkich i nienawidzą tych, którzy jedzą mięso. I co się dzieje? Z drugiej strony pojawiają się ludzie, którzy jedzą tylko i wyłącznie mięso i jedzą go dużo, bo równowaga we wszechświecie musi być. Zawsze tak będzie. Poza tym odpowiedzią na walkę i nienawiść jest zawsze walka i nienawiść. Za pomocą walki i nienawiści nie da się niczego wygrać. Niczego dobrego dla siebie nie da się ugrać tym sposobem, naprawdę. Ludziom często się wydaje, że jak wyjdą na ulicę, to coś osiągną, zapominając o tym, że wyjścia na ulicę są orkiestrowane odgórnie, nigdy oddolnie. Czy nie zwróciliście nigdy uwagi na to, że nagle pojawia się jakiś lider i staje się sławny, a wcześniej był w ogóle nieznany i nagle za taką osobą idą tłumy? No zobaczcie, ja mam na kanale 70 tysięcy subskrybentów. Każde wideo jest oglądane przez około kilka tysięcy ludzi. I teraz gdybym ja jakiś protest chciała zorganizować i zaczęłabym wami tutaj manipulować i mówić tak emocjonalnie i przemawiać do waszych emocji, do waszego oburzenia, to ilu ludzi przyszłoby na taki protest, jak myślicie? Jedna może? Ja myślę, że jakby jedna była, to by już było dobrze. Myślę, że nikt by nie przyszedł. A jednak jakiś tam follow mam na tym YouTubie i Instagramie, prawda? Ale nikt by nie przyszedł. Więc nie zastanawiało was nigdy to, jak to jest robione? Wiecie, gdyby nie mówiono w mediach o różnych negatywnych rzeczach, o różnych zamachach i tym wszystkim, o czym ciągle się mówi, to by po prostu tego nie było. Bo jeśli by nie można było tym nikogo sprowokować, jeśli ludzie by o tym nie wiedzieli, tylko dalej żyliby sobie swoim własnym, pogodnym życiem, to jaki to wszystko miałoby sens? Tego by po prostu nie było. Dlatego należy się od tego odwrócić. Kilka miesięcy temu, chyba koniec tamtego roku, pojawił się taki projekt ustawy o obowiązku wiadomo czego i ludzie oszaleli. Oczywiście część ludzi, ta, która jest przeciwko, tak?
Nie, ja zawsze przyglądam się różnym stronom, bo ja do żadnej nigdy nie należę, więc przyglądałam się tym ludziom, jak oni szaleli ze strachu. I oczywiście to nie przeszło. Oczywiście, że nie. I ludzie poczuli taką ulgę w tym momencie. Och, wygraliśmy, daliśmy radę. No ja przypuszczam, że to nigdy miało nie przejść, ale miało ich nastraszyć. Tak samo jest teraz. Znowu pojawiła się jakaś straszna ustawa, która nam wszystkim tutaj Polakom zagraża i odbierze nam wolność. Być może przejdzie ta ustawa, być może nie. Ja tego nie wiem, ale nie zamierzam się tym przejmować, nie zamierzam zwracać na to uwagi, nie zamierzam tego w żaden sposób zasilać. Przypuszczam, że to nie przejdzie, ale nawet jeśli, to najprawdopodobniej nie będzie miało żadnych konsekwencji. I teraz wiem, że wielu ludzi się ze mną nie zgodzi, ale zobaczcie chociażby, jak było w komunizmie w Polsce, kiedy został wprowadzony stan wojenny. Stan wojenny został wprowadzony dlatego, że była grupa pieniaczy, i ta grupa również była sterowana odgórnie, a nie oddolnie. Przy czym ci ludzie przeważnie o tym nie wiedzą nawet. I kiedy wprowadzili stan wojenny, to co się zmieniło w życiu wszystkich innych ludzi? No nic. Mieli trochę sytuację niekomfortową, jeśli musieli wracać po zmroku do domu. Nie pamiętam, czy to była godzina 20 czy 22. Natomiast jeśli chcieli później być na zewnątrz, to musieli mieć jakiś powód konkretny, jakieś pozwolenie. Nie można było sobie tak po prostu chodzić. I to była jedyna zmiana tak naprawdę. Poza tym nic. Jedyne konsekwencje były dla tych, którzy się tam pienili, nie? Dlaczego? Dlatego, że walka i nienawiść zawsze przyciągają walkę i nienawiść. Więcej walki i więcej nienawiści. Tak samo jak było na przykład z Powstaniem Warszawskim. Walka spowodowała zbombardowanie Warszawy i śmierć wielu ludzi, tak? Może tak właśnie miało być, dlatego została zorganizowana, tak? Zawsze warto poszukać tego drugiego dna i przestać pozwalać sobą manipulować. Ja jestem panem moich emocji. Nie pozwolę sobie na to, aby ktokolwiek budził we mnie strach albo nienawiść do kogoś lub czegoś. Nie będę nienawidzić Ukraińców, jak niektórzy by chcieli, nie będę też nienawidzić Rosjan, jak niektórzy by chcieli, ani Niemców, Amerykanów, ani Chińczyków, ani w ogóle nikogo innego. Nie jestem psem na posyłki. Nie jestem wytrenowanym do walk, rozwścieczonym psem, który tylko czeka na polecenie swojego pana, kogo tym razem ma zaatakować. Kilka miesięcy temu, kiedy zaczęła się cała kwestia ukraińska, byłam na profilu pewnej dziewczyny, która mieszka w Kanadzie i pisze o tym, co dzieje się w Kanadzie. I pisała o Justinie Trudeau bardzo negatywnie, bo no, pozytywnego chyba o tym człowieku powiedzieć nic nie można, no ale mniejsza z tym. I wtedy na te relacje odpowiedziała jej jakaś dziewczyna, która powiedziała: jak ty możesz teraz pisać takie rzeczy o Justinie Trudeau, skoro my mamy w tej chwili koncentrować całą naszą nienawiść na kimś innym? Mnie tak zmroziło, kiedy to przeczytałam. To była chyba najgorsza rzecz, jaką przeczytałam w internecie, odkąd powstał internet. Poczujcie tylko te słowa, to jest straszne. Mamy koncentrować naszą nienawiść na kimś innym. Czy tacy ludzie się w ogóle zastanawiają nad tym, co mówią i co robią i komu służą? Także ja odmawiam tego strachu. I wiem, że ludzie myślą, że wszyscy pozostali śpią. Zawsze są tacy mądrzy, którzy myślą, że wszyscy inni śpią. Ale ja nie należę do żadnej z tych grup, a obserwuję wszystkie grupy i widzę, że ludzie się budzą. Z wielu różnych stron, ale budzą się. Najważniejszym przebudzeniem jednak jest to, aby przestać nienawidzić i aby zająć się swoimi sprawami, aby dążyć do swoich celów, aby skupić się na tym, co jest dobre, a nie szukać na siłę tego, co jest złe. I takich ludzi, jak ja, jest też już coraz więcej. Poza tym ludzie budzą się na przeróżne sposoby. Na przykład coraz więcej ludzi ma świadomość tego, w jakim systemie żyje i co ten system robi. Coraz więcej ludzi ma świadomość finansową i wiedzą, na czym ten system polega i co on robi. Coraz więcej ludzi ma świadomość tego, czym jest tak zwana edukacja i przeciwdziałają temu, nie walcząc z nią, tylko na inne sposoby. Na przykład edukacja domowa, czy różne rozwiązania, i tego będzie coraz więcej.
Coraz więcej kobiet decyduje się na porody domowe lub porody w klinikach, które szanują tę całą sytuację okołoporodową, decydują się na porody lotosowe, gdzie już nie ma traumy dla tego dziecka, które z miejsca ciemnego, ciepłego i cichego nagle się pojawia w miejscu jasnym, głośnym i zimnym, tak jak było w szpitalach, gdzie jest natychmiast odcinana pępowina, mimo że jeszcze to dziecko nie uruchomiło swoich płuc. I to coraz bardziej zostaje za nami. Oczywiście są jeszcze takie szpitale, oczywiście są jeszcze złe rzeczy, jasne, że tak, ale jest coraz więcej tych dobrych rzeczy. Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, czym są protesty, kim są ci wszyscy bohaterowie, liderzy, za którymi ludzie zawsze mają podążać, tak? Bo mają się kogoś słuchać. Zawsze ktoś im ma powiedzieć, masz zrobić to i to i to, masz reagować tak i tak i tak, masz nienawidzić tego, a teraz masz się bać, a teraz masz się cieszyć. Coraz więcej ludzi ma świadomość ekologiczną. Wiedzą, że lepiej jest kupować lokalne produkty, jeśli chodzi o jedzenie na przykład, niż te sprowadzane z drugiego końca świata. Coraz więcej ludzi rozumie to, że oni bardziej szkodzą środowisku, latając co chwilę na wakacje, niż ta krowa, która stoi na łące. Coraz więcej ludzi uprawia rolnictwo regeneratywne. Oczywiście Bayer stara się tutaj wtrącić swoje 3 grosze i już zaczął o tym mówić i chce się wtrącać, ale to już wtedy nie będzie rolnictwo regeneratywne, bo regeneratywne to jest tradycyjne, czyli takie, gdzie zwierzątka robią kupę na ziemię i później tam wszystko rośnie. I tego żaden koncern chemiczny nie jest w stanie zastąpić, więc to jest śmieszne, że oni o tym mówią. Ale coraz więcej ludzi właśnie taki typ rolnictwa uprawia. Bez żadnych dotacji, bez żadnego proszenia się o nic, po prostu dla siebie i swoich sąsiadów. Coraz więcej ludzi odkrywa takie rzeczy jak ziołolecznictwo, nowa medycyna germańska czy psychobiologia i będą szli coraz bardziej w tym kierunku. I oczywiście szkoda, że medycyna zachodnia, standardowa nie chce współpracować za bardzo na tym polu, a bardziej chce to zwalczać, no bo tam nie ma pieniędzy w tych kwestiach. No wiadomo, że tutaj chodzi tylko o pieniądze. Natomiast gdyby oczywiście była możliwa taka współpraca, to byłoby to z korzyścią dla wszystkich. No może nie dla tych korporacji oczywiście, ale dla wszystkich ludzi. Jeśli się na coś nie zgadzamy, to po prostu możemy tego nie robić albo to robić, czego mamy niby nie robić. Na przykład teraz wprowadzają przepisy, że każdy ma rejestrować swój drób. Wiadomo, po co to jest robione, tak? Pojawi się jakaś tam choroba, która sprawi, że każe się ludziom wszystkie sztuki wybić i później będą musieli iść do supermarketu i jeść liście albo jakieś kurczaki hodowane w wielkich halach, które nie są w stanie przeżyć bez odpowiednich zastrzyków w tyłku, tak? Wiadomo, ale teraz ludzie mogą zdecydować, czy ja pójdę zarejestrować te moje kury, czy nie. Urzędnik też może zdecydować, czy pójdę kontrolować, czy doniosę, tutaj zarejestruję tą osobę jako tę, która nie zarejestrowała tych swoich kur i tak dalej, i tak dalej. To ludzie mogą zdecydować. Ja nie idę na głosowanie, bo nie wspieram tego systemu. Nieważne, jaka tam partia się nie pojawi, jakaś tam antysystemowa czy coś takiego, nie ma czegoś takiego, to jest oksymoron, bo jeśli z partią, to jest częścią systemu. Absolutnie to nie jest możliwe. I to ludzie mogą o tym zdecydować. My nie dajemy im już tej władzy, tak? My po prostu się od nich kompletnie odwracamy. My sobie żyjemy, a oni sobie to mogą robić, co chcą. To ludzie mogą zdecydować, czy chcą brać udział w wojnie, czy chcą pozwolić komuś na to, aby nimi manipulował, aby udział w tej wojnie brali, tak? No oczywiście, że my jesteśmy do tego przygotowywani od samego początku. Tak jest w szkole. Dzwonek, wstań, siadaj, wyjdź, wróć. W kościele wstań, siadaj, klękaj, wstań, siadaj, klękaj. A teraz się przeżegnaj, a teraz się postukaj. A jak ktoś idzie do jakiegoś innego kościoła, w którym jest to trochę inaczej, to już taki dyskomfort. Ojejku, to kiedy ja mam teraz siadać, wstawać, klękać? Kiedy to... A, dobra, a, tak, zrozumiałam, dobra, okej. I do tego ludzie są przygotowywani, tak? Kiedy pojawia się coś takiego, czego nie chcą, to są bardziej skłonni wyjść na ulicę, tupnąć nogą i powiedzieć, ja tego nie chcę. Jak dziecko, które protestuje, zamiast pomyśleć chwilę, że ej, ja tego nie chcę. Więc ja na to w ogóle nie będę patrzeć. A możecie sobie też przeczytać taką książeczkę o obywatelskim nieposłuszeństwie. Autorem jest Thoreau. Nie wiem, jak przeczytać to nazwisko, także sorry, nigdy nie słyszałam, jak się je wymawia.
I on tam też fajnie pisze, jak na przykład ludzie chcieli znieść niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych i walczyli o to z władzą, tak? Zamiast po prostu znieść niewolnictwo. Zamiast powiedzieć, kurczę, gościu, ty już nie jesteś moim niewolnikiem. Możesz dla mnie pracować, jeśli chcesz. Zatrudnię cię na normalnych warunkach, ale nie jesteś niewolnikiem. Każdy to mógł zrobić. Zamiast tego ludzie szli do władzy i się prosili o to, żeby znieśli niewolnictwo. Bo to nie jest tak, że sami niewolnicy też nie chcieli być już niewolnikami, ale również ludzie biali też tego nie chcieli, więc mogli po prostu przestać grać w tę grę. Poza tym on tutaj też fajnie pisze akurat o jednym takim przypadku, kiedy kazali mu płacić opłaty na kościół, mimo że on z tego kościoła nie korzystał i nie chciał korzystać, ale powinien, on był nauczycielem. I on powiedział, że to jest bez sensu. Powiedzieli mi, że jak nie zapłacę, to gdzieś tam jakąś karę jeszcze będzie musiał zapłacić, czy do więzienia pójdzie, czy coś w tym stylu. I on mówi, dlaczego to ja mam płacić na Claire, a nie Claire na mnie? Claire też by mógł mnie wesprzeć, tak? Skoro jestem nauczycielem. Ostatnio widziałam takiego gościa na Instagramie, krzyczał i krzyczał tam o jakichś tam swoich rzeczach znowu. I wiecie, on tak mówi po prostu tak bardzo emocjonalnie, takie święte oburzenie przez niego przemawia. Oczywiście jest to specjalnie tak zrobione, natomiast ludzie to udostępniają i się tym dzielą, bo to budzi w nich emocje, tak? To znowu pojawia się to oburzenie, żądza krwi, coś trzeba zmienić, tak, jest źle, masz rację. No i on taki później pójdzie do polityki i wszyscy fani z Instagrama będą głosować, tak? Bo obudził w nich oburzenie, bo przemówił emocjonalnie. Także to bardzo ludzi podnieca. Jak tylko poczują trochę krwi, zaraz chcą więcej. I niestety mają tendencję do tego, żeby iść za takim człowiekiem, czy za różnymi ludźmi. Ale jednak mimo wszystko coraz więcej jest takich ludzi, którzy już tak nie zrobią. I aha, jeszcze a propos budzenia się, to jest przecież też rozwój osobisty, w który coraz więcej ludzi wchodzi. I to jest oczywiście dobrze, bo można pracować nad sobą, nad swoimi emocjami i dzięki temu uniezależnić się od tych wszystkich manipulacji, które wyciągają do nas swoje maski. I coraz mniej jest takich ludzi, którzy manipulowani emocjonalnie powiedzą, tak, tak, daj mi jeszcze, manipuluj mną bardziej, posłuż się mną, będę twoim wiernym sługą. Konfucjusz powiedział, że przyglądanie się i słuchanie zła już jest początkiem zła. Pewnych rzeczy nie ma co słuchać, nie ma co na nie patrzeć, nie ma co się im przyglądać. Tam po prostu należy się odwrócić. Taka jest moja perspektywa i myślę, że nie jest taka zła, skoro Konfucjusz też tak mówił, a to chyba też mądry gość był. Oczywiście to też nie jest tak, że można nic nie wiedzieć. Przy czym, można nic nie wiedzieć, ale wtedy naprawdę trzeba się odciąć od wszystkiego kompletnie. Natomiast, no niestety często jest tak, że ktoś tam coś wie i czegoś innego nie wie i później może podejmować głupie decyzje, tak? Więc to już lepiej się doinformować do końca, żeby nie narażać na przykład swojego zdrowia albo nawet życia. Dlatego ja osobiście stosuję taką strategię pośrodku, strategię takiego przyczajonego tygrysa, że jestem uważna, słucham tego, co muszę wiedzieć i przyjmuję to do wiadomości. Wiem, na co mam uważać, w razie czego, a poza tym robię swoje. Natomiast jeśli wy przez cały czas słuchacie na przykład nagrań na YouTube na jakiś temat was straszący, to jak wy się wtedy czujecie? Czy wy wtedy realizujecie swoje cele? Czy jesteście zmotywowani do życia, do korzystania z tego życia? Czy wręcz przeciwnie? Czy siedzicie i oglądacie, i oglądacie, i oglądacie? Czy wy wiecie, ile na tym się zarabia? Na pewno nie. Jeśli macie swojego kanału, to nie wiecie. I oczywiście wy pozwalacie się doić z energii, a ktoś inny będzie na tym zarabiać. Poza tym jeszcze, co Wam chciałam powiedzieć, że wiecie, czy ja mam rację, tak jak powiedziałam, nie wiem, może Wy macie inne zdanie, macie swoją rację, każdy ma swoją rację, nie ma czegoś takiego jak racja, tak? Jest tylko wibracja. I teraz na temat tej wibracji, co chciałam Wam powiedzieć. Wyobraźcie sobie taki wiatrak, który tak szybko się kręci, tak? Ma takie wysokie wibracje i leci coś takiego, co się kręci wolno, tak? I jak doleci do tego wiatraka, to go odbije. Natomiast, jeśli tutaj mamy coś takiego, co tak zamula, tak? Ledwo, ledwo, takie niskie wibracje, tak? Leci coś innego, co też zamula, no to się połączą.
i następny element, i następny, i będą tak sobie razem zamulać. A jeśli jeden zacznie szybciej znowu wibrować, to tamte się zaczną odczepiać. I tak jest na świecie, z sytuacją na świecie, i tak samo jest w życiu prywatnym każdego z nas. Jeśli my jesteśmy tacy, to nie oczekujmy, że nagle takie pozytywne rzeczy zaczną do nas przylatywać. No nie, to tak nie działa. W Koranie jest takie jedno zdanie: każde dobro, które cię spotyka, pochodzi od Boga, a każde zło, którego doświadczasz, pochodzi od ciebie. Właśnie z tego powodu. Widzicie, czasami można znaleźć tam takie mądre zdania. W Biblii też dużo mądrych zdań można czasem znaleźć. Ach, a propos Biblii i Koranu, to religie to kolejna kwestia, gdzie ludzie zaczęli się budzić i dostrzegać różne rzeczy. Ale to też by był temat na zupełnie inny film. Długi film. Niedawno pojawił się całkiem fajny film na kanale Each One Teach One. Zostawię Wam link do niego w opisie pod filmem. Obejrzyjcie sobie ten film. Tam jest mowa właśnie o czymś podobnym, o czym teraz Wam mówiłam. Może jeśli obejrzycie ten drugi, to też Was to jakoś może nie przekona, bo ja niekoniecznie chciałabym przekonywać, ale może sprawi, że na pewne tematy zaczniecie myśleć troszkę inaczej. Więc bardzo polecam to nagranie i warto też wspierać takie kanały, które robią swoje, które publikują dobre nagrania, wartościowe nagrania i nie doją Was energii. Nie straszą, nie jadą na tych emocjach. Oczywiście wielu ludzi może teraz powiedzieć: tak, to jest nagranie na pewno sponsorowane przez Światowe Forum Ekonomiczne. No ja mówię, że nie, że tak nie jest i widać, że nie kłamie, nie? O, przepraszam, dzwoni telefon. Halo? Halo, Klaus? Ja, das Video ist fertig. Ja, alles klar. Und wann bekomme ich meine Überweisung? Super, dann werde ich es reichen. Hey, I will not eat the bugs. Okay. Danke. Ciao, ciao. Gerne wieder, no? A to mój kolega był. Moi drodzy, jeśli doglądaliście do końca, to oczywiście mam hasło, żebym wiedziała, że są takie osoby, które wytrzymały ze mną przez tak długi czas. Hasłem są dziś robaki. Z-bugs. Czy w jakimkolwiek języku. Jest to hasło, które wpisujecie w komentarze po to, abym ja wiedziała, że obejrzeliście do końca i wtedy jest mi po prostu miło. No i również one są dla zasięgu, bo wiadomo, im więcej komentarzy, tym lepszy zasięg. Jeśli zapatrujecie się inaczej na te wszystkie kwestie, to zapraszam do zostawienia komentarza. Jeśli zapatrujecie się tak samo, to tym bardziej zapraszam, bo chciałabym wiedzieć, że jest nas więcej. Wtedy mi też jest przyjemniej i czuję się bardziej pewnie. A jeszcze tak Wam powiem na koniec, że wiecie, niedawno, parę dni temu właściwie chyba, taki sławny influencer amerykański, J.P. Spears chyba, czy jakoś tak się nazywa, taki z długimi, rudymi włosami, opublikował też wideo na temat Światowego Forum Ekonomicznego, właśnie manipulując. To się po angielsku nazywa fear-mongering, okay? Czyli manipulacja strachem. I on tam zrobił dokładnie to, o czym ja mówiłam, czyli wyciął konkretne wypowiedzi, omawiając je i strasząc. I to już nie jest pierwsza z bardzo znanych ludzi, którzy zrobili coś takiego. On następnie też odezwał się do swojego kolegi, prosząc go o to, aby nagrał odpowiedź do jego filmu. Widzicie, co tutaj się dzieje? To się ma po prostu nieść. A gość, no, utrzymuje kontakty z takim byłym prezydentem dużego kraju, takim blondynem. Więc come on. Czy naprawdę tego nie widać, jakie to wszystko jest grubymi nićmi szyte? Trzymajcie się. Nie bójcie się. Do zobaczenia wkrótce.